Bardzo dziękujemy, dziewczyny. Jeszcze chwileczkę, może mi się uda coś powiedzieć. Korzystając z tego, że zespół jest na scenie, chciałem Państwu powiedzieć, bo wszystkim przyjaciołom, którzy tu jesteście, że 2,5 roku temu postanowiłem wycofać się z czynnego trenowania i tak się stało, że moja zawodniczka z tego samego zespołu, co Edyta Organek, tam siedzi, Kamila Białoszewska, przepraszam, teraz Szydra Białoszewska, tak, przyprowadziła swoją córkę i czas zakręcił pętlę, prawda, to jest właśnie Zosia. Najbardziej wartościowy zawodnik 17 festiwalu, kilka 60 chłopców, czyli MVP zawodów. I okazało się, że zespół rokuje bardzo dobrze. Są dziewczynki dobrze wychowane i po raz pierwszy, słuchajcie wszyscy, od 30 lat mam taką ekipę rodziców. I doszliśmy do wniosku i zaprosiłem do pomocy kolegę swojego, moim zdaniem najlepszego tenera w historii polskiej piłki ręcznej młodzieżowej, Adama Fedorowicza, mój guru, żeby mi pomógł. Jest, zdaje się, tutaj. Jest, jest. Tak zauważyłem. Same niespodzianki. I we dwójkę obiecał mi, że będzie mnie wspierał. I jak widać, wyniki już przychodzą. Zdarzyło się tak właśnie, że ten jeden z najlepszych historii moich życi, bo nigdy nie będzie najlepszy, każdy zespół był inny. I tak jak tu ktoś z przedmówców powiedział, największym moim sukcesem nie są to, że są niektórzy zawodowi sportu uprawiają, bo pięknie jest wygrywać. I oczywiście jestem dumny na przykład z Karoliny i innych zawodniczek, które reprezentowały nasz kraj z orzełkiem na piersi. Tylko że wychowałem ponad 200 dziewcząt, które są godne naśladowania nie tylko w sporcie, prawda? I to jest bardzo ważne. To widać po tym, co daje. I życzę wam dziewczynki tego samego, bo przy wsparciu rodziców Adama i was wszystkich na pewno to się osiągnięci. I jeszcze dodam, że na koniec jakby tej mojej kariery przez 30 lat prezes, przyjaciel mój Zbyszek Capla pośrednio powołał mnie na trenera kadry wojewódzkiej, której nie byłem już kilkanaście lat. Mimo już w jakiegoś zaawansowanym wieku zdecydowałem się poprowadzić tą kadrę i myślę, że też to będzie osiągnięcie policji, mówiąc szczerze, na wysokie osiągnięcie tej kadry, bo są fajne dziewczynki, a z naszego zespołu jest aż 7 w tej kadrze. Także myślę, że coś z tego będzie. Tylko tyle chciałem na razie dodać. Dziękuję bardzo dziewczynki. I rodzicom też chciałem podziękować i Adamowi. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy jeszcze raz dziewczynki.